Witam, nazywam się Michał Piotrkowicz, jestem trenerem Warszawskiego Centrum Karate i dzisiaj będę pokazywał elementy kumite razem z swoimi uczniami Mateusz Wierciński i Kacper Kałbarczyk. Zajmiemy się dzisiaj dwoma takimi aspektami, które są kluczowe dla walki, a których nie da się przećwiczyć solo. Mianowicie wyczucie dystansu i wyczucie czasu. Wyczucie dystansu nazywa się mano torikata, czyli wyczucie dystansu do przeciwnika. I zarówno jest to dystans, który ja muszę pokonać, żeby z sukcesem zadać jakąś ofensywną technikę, jak i dystans, w którym jestem zagrożony atakiem przeciwnika. Natomiast czucie odpowiedniego czasu jest to jakby czucie tego momentu, w którym powinienem przejąć inicjatywę, bądź sam zaatakować. Nie jest to łatwe, ponieważ no, oczywiście możemy próbować kogoś zaatakować, mnożyć techniki i tak dalej, ale też lepiej jest to robić w momencie, kiedy on nie jest przygotowany. I jest kilka takich wskazówek, kiedy to może być. No ale jeśli jesteśmy jakby nie w akcji, tylko w reakcji i mamy przełamać inicjatywę przeciwnika, no to jest już trudniejsze i tutaj są momenty, kiedy da się to zrobić i momenty, w których nie powinniśmy w ogóle tego próbować. Teraz omówimy dystansy w karate stosowane. No i jest tak, jest dystans krótki w karate, w którym trafiamy przeciwnika po dosunięciu się techniką ręczną, prawda? Jest pół dystans, który jest w bardziej kontaktowych stylach stosowany, gdzie tutaj połówki normalnych technik stosujemy, nie pełne proste, tylko takie krótkie ciosy, prawda? I kopnięcia. Jest też długi dystans, w którym z miejsca jesteśmy w stanie kopnąć przeciwnika, a po dosunięciu, takim dłuższym, jesteśmy w stanie nawet trafić ręką. Okej? No i niektórzy wyróżniają jeszcze tak zwany, nie wiem, bardzo długi dystans, że po dosunięciu jestem w stanie trafić nogą. Ale prawdę mówiąc, jeśli przeciwnikowi nie podamy narkozy, to jeśli on uważa, to ucieknie nam. Tutaj w zasadzie nie ma walki, bo ja nie sięgam Mateusza w żaden sposób. To jest dystans, w którym ja powinienem się przegrupować, zmontować sobie jakiś fajny atak albo przygotować się na natarcie, jeśli walczy z kontry. Dobrze, to pokażemy tutaj, żeby nie zaburzyć tego, jak to normalnie wygląda, bo w karate mamy wagi, konkurencje wiekowe i tak dalej, to myślę, że chłopaki lepiej to pokażą, bo są mniej więcej podobnego wzrostu. No to najpierw Mateusz, wykonaj teraz kilka technik ręcznych w dystansie krótkim. Dźwięk. Dobrze. I Kacper? I teraz stańcie troszeczkę dalej. Zmierzcie tak zupełnie bez siły, czy jesteście w stanie sięgnąć nogą przeciwnika z miejsca. Tu będzie lekka różnica, bo Mateusz jest niższy, Kacper jest wyższy i przy technikach nożnych to się bardziej zaznaczy. Zmierz sobie, czy jesteś w stanie go dotknąć. Potknięciem? Dobra. I pokaż kilka swoich ulubionych kopnięć. Przednią, tylną nogą, też pojedyncze techniki. Śmiech! Dobrze. I teraz Kacper. Tutaj jakbyś mógł, to poproszę o górę o świeli. Śmiech! O. Także tutaj Kacper może atakować z
trochę dalszego dystansu, Mateusz musi podejść trochę bliżej, ale jest mniej więcej równo. Dobrze. Z pół dystans. Hop. No i poproszę krótkie sierpy, haki, kagitsuki, shitatsuki, uratsuki. No. Ok. I Kacper. Ok. No to są ciosy o znacznie większej siłę, ale w takim punktowym karate mało stosowane albo wręcz zabronione. Jeśli chodzi o bardziej kontaktowe formy, to jak najbardziej. Do samoobrony też super. Dobrze, to kopnięcie kolanem jeszcze pokażcie. O. I Kacper. Tutaj mogą być proste albo okrężne, bo chłopaki pokazali Mai Hisa Geri, czyli proste kopnięcie kolanem. Jest to taki specjalny rodzaj pół dystansu. W zasadzie clinch, gdzie łapiemy za głowę i ściągamy przeciwnika. Też stosowany raczej w bardziej kontaktowych stylach. Krótki dystans albo pół dystans jest w zasadzie pół dystans jest stosowany też do kopnięć w nogi. No, powymieniajcie się na osi Geri-Geden, czyli low kickami. Raz, dwa. Kacper. O. Hop. Hop. Okay. Tutaj ważne jest to, że trzeba podejść naprawdę blisko, bo atakuje nogę przeciwnika goleniem, a nie stopą. W związku z tym będę trochę bliżej nawet niż wtedy, kiedy muszę ręką zadać cios na głowę. Dlatego w większości tego typu kopnięcia są zadawane tak naprawdę z pół dystansu, jeśli mają mieć dużą siłę. Jeszcze jest clinch. Wygląda to troszeczkę inaczej niż w boksie czy w grapplingu. Jeśli z jakichś powodów wpadną w siebie chłopaki tutaj, no to tego typu sytuacja nie jest od razu przerywana. Tutaj może ja pokażę. Ok, Kacper. Jeśli jesteśmy tak, to tego typu rzeczy są wykorzystywane, żeby przeciwnika przewrócić, ewentualnie też, poczekaj chwilę, ewentualnie też kopnij. Możliwy jest przechwyt kopnięcia. I tutaj dobicie i to też tak naprawdę ma miejsce w klinczu, sam przechwyt i dalsza akcja. Czyli może być tak, że ja robię jakąś kombinację, Kacper tu się broni, a teraz dwa, ja wpadnę w niego, wykorzystam impet, odetnę go i dobiję. I to są podstawowe rodzaje dystansu. Oma, długi dystans, koma, krótki dystans i klincz.